Nie dam rady już więcej zjeść. Został jeden kawałek. Wezmę go. Ale ja go chciałam. Mam pomysł? Ups, palec mi tu wpadł. To obrzydliwe. Cóż, weź to sobie. Dorośli! To ty zaczęłaś? Dziewczyny! Nie akceptuję takiego zachowania w moim domu. Wystarczy. Powinnam dać wam szlaban? A może? Mam dla was idealną karę. Gdzie my jesteśmy? Mama jest czarownicą? Nieważne, to ciasto. Ty pierwsza kręcisz kołem. Nie ma sprawy. Ogórki? Okej, wszystkiego trzeba spróbować. Fuj! Czas na degustację. Chrupiące. Kładę na ciasto. Wyglądają ślicznie. I jeszcze jeden. Chyba musisz popracować nad swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Moja kolej. Gałki oczne z galaretki. Ekstra! Spójrzmy. Rozumiesz? Oczy? Spójrzmy. Jestem taka zabawna. Tej spróbuję najpierw. Pomocy! Ratunku! O nie! Co ja mam robić? Zadzwonić po karetkę? Czy po mamę? Duszę się! Wiem! To może zaboleć! Wow! Idealny strzał! Zgubiłaś coś? Moje ogórkowe ciasto jest zrujnowane! Wezmę to! Już wygląda super! Coś wspaniałego! Jesteś bardzo dziwna! Skończone! Teraz ja kręcę! Co za emocje! Wata cukrowa! No tak, nieźle, a wręcz rewelacyjnie! Ciasto będzie wyglądało przepięknie! I to połączenie smaków! Wow! Uwielbiam watę cukrową! Zostaw mi trochę! Moja kolej! Oby to było coś słodkiego! O, proszę! Papryczki chili? O nie! Może nie będzie aż tak źle. Chyba nie wyglądają na bardzo ostre. Ale wyzwanie to wyzwanie. Przynajmniej kolor mają ładny. Zachowaj powagę i jedz swoją watę cukrową. No nie wiem. Jeszcze jedna nie zaszkodzi, prawda? Hop! O nie! To zły znak! Może powinnam podmuchać. Odsuń się! Nadeszła pomoc! Uff, te papryczki naprawdę mają w sobie ogień. Dziękuję. Myślałam, że moje ciasto będzie zniszczone bardziej. Było blisko. Może teraz ty zaczniesz? Nie, boję się. Ty to zrób. Dobra, to tylko koło. Oby to nie było nic okropnego. Ośmiornica? Okej. Czy ty to widzisz? Czy ktoś zamawiał owoce morza? Smacznego. Ale one są oślizgłe. Paskudztwo. Może będę udawała, że to słodycze. Nie, bez szans. Położę je na wierzch. Może ogórki zamaskują ten smak. Coś okropnego. Okej, a co mi się trafi? O tak, pianki! Uhu! Całe mnóstwo. Najpierw test smaku. Ale fajna zabawa. Ułożę je na spodzie. Wyglądają uroczo. La, nic nie robię. Możesz wziąć jedną, ale ośmiorniczki i tak musisz zachować. Moja kolej, moja kolej. Proszę. Śmiało. Dzięki. Ryba? Dobra, jestem gotowa. Rękawiczki? Są. Maseczka? Jest. Zaczynamy. Ryby podobno są zdrowe. Ale nie nadają się na ciasto. To będzie smakowało strasznie. Uff, czuję ten zapach aż stąd. Jest odrzucający. Rybka numer 2. W międzyczasie zakręcę. Och, S? Cokolwiek to jest. To rozumiem. Wypróbujmy tę maszynę. Nie wierzę, ale ekstra. Uważaj, gdzie celujesz. Hej, przestań. Prawie trafiłaś mnie w oko. Może nie jestem wybitnym strzelcem. Tak myślisz? Ale jakoś zadziałało. Podoba mi się. Artystyczne. Cóż, nie licząc ośmiorniczek. Co ty mówisz? Hej, darmowe słodycze! Może jednak niezły z ciebie strzelec. Muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Jeśli w grę wchodzą darmowe słodycze, to jestem za. Moja kolej. Puszczaj, to moje. Zostaw, bo popsujesz.
Lody! To rozumiem. O tak, kocham je. Och, że co? To miało być moje. Możemy się podzielić? Znajdź sobie swoje. Muszę mieć te lody. Myśl. Hej, to tylko ja. Nie próbuj. Cicho, muszę być jak ninja. Serio? Ona chyba naprawdę kocha lody. Jesteś bardzo zachłanna. Zabieram to. Hej, to było moje. Kręć kółkiem. Dobra, robi się. Och, ostry sos. No to super. Chyba nie muszę zużywać całej butelki. Pokropię odrobinę i tyle. Za dużo, za dużo! Myślisz, że to bardzo wpłynie na smak? Ha! Życzę powodzenia! Położę moje lody na środku. O tutaj! Wygląda ślicznie. Gdyby nie ta ryba i papryczki. Ostatnia runda. Zaczynamy. Zróbmy wyliczankę. Wygrałam! Cebula? Kto dobierał te składniki? Och, co za pech! Wielkie dzięki. Lepiej wezmę się za siekanie. Super! Już płaczę. Na szczęście jestem przygotowana. Tak lepiej. O tak! Słodkie fasolki! Położę je na chmurce z waty cukrowej. Gotowe! Jak wyglądam? Chyba powinnam dodać cebulę do ciasta. Żelka fasolka? Jesteś kochana. Cóż, ciasta są już chyba gotowe. Wyglądają obrzydliwie. A może smakują dobrze i będziemy zaskoczone? Spróbujmy. Uch, jest gorzej niż myślałam. Moje nawet mi smakuje. Przynajmniej to wyzwanie już się skończyło. Czemu pojawił się zegar? Serio? Test z matmy? Okej, skoro trzy ciasta dają 30, a pączek daje, czemu robię się głodna? Jedno ciasto pomnożone przez dwa pączki. Nie mam tyle palców. To będzie... Skup się. Już prawie to miałam. Ile ci wyszło? Nie wiem. Pomożecie nam? Czy jest na świecie coś lepszego niż ciasto? Jak byście udekorowali swoje? Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić smakowitych wyzwań. I koniecznie pokażcie ten filmik swoim znajomym.